Dzień dobry. Płatki owsiane różnią się między sobą sposobem obróbki produktu wyjściowego, czyli ziarna owsa siewnego. Proces ten ma na celu usunięcie łuski z ziarna. Zwykłe płatki są wytwarzane z całego ziarna, więc także z jego łuski. Płatki owsiane górskie otrzymuje się z krojonego lub łamanego ziarna, a błyskawiczne są dodatkowo rozdrobnione i poddane obróbce hydrotermicznej. Przetwarzanie nie wpływa znacząco na skład odżywczy płatków owsianych, nie zmienia zawartości beta-glukanów ani kwasów tłuszczowych. Natomiast zmniejsza ilość fenoli oraz ułatwia trawienie. Osoby mające wrażliwy żołądek lub często mające problemy trawienne powinny sięgnąć po płatki owsiane błyskawiczne, ponieważ będą one lżej strawne i mniej obciążą żołądek. Różnica w stopniu przetworzenia płatków owsianych wpływa także na wartość indeksu glikemicznego. Jest on najwyższy w przypadku płatków błyskawicznych i wynosi nieco ponad 40. 100 g płatków owsianych zawiera 276 kcal, 7 g tłuszczu, 62 g węglowodanów, 7 g błonnika oraz 12 g białka. Płatki owsiane górskie, błyskawiczne Sante, mają także wysoką zawartość tiaminy i kwasu foliowego oraz składników mineralnych, takich jak potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk i miedź. Ze względu na dużą zawartość błonnika, płatki owsiane górskie, błyskawiczne zapewniają uczucie sytości na długo, obniżają cholesterol oraz usprawniają funkcjonowanie jelit. Błonnik rozpuszczalny w owsie to głównie beta-glukan, który zwalnia czas pasażu przez jelito i wydłuża czas wchłaniania związków odżywczych. Ma też właściwości prebiotyczne, jest pożywką dla dobrych bakterii, które częściowo go rozkładają. Beta-glukan spowalnia procesy przyswajania cukrów, zapobiega więc otyłości i cukrzycy typu drugiego. Witamina B1 wraz z magnezem pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Omawiane płatki można wykorzystać na wiele sposobów. Można przygotować z nich owsiankę, dodać do koktajli, naleśników oraz upiec z nich ciasteczka owsiane. Według nowych ustaleń kodeksu żywnościowego, mimo określenia owsa jako zboża glutenowego, produkty owsiane uznano za bezpieczne dla większości osób z celiakią. Znaczącym problemem ograniczającym ewentualne zastosowanie przetworów w diecie bezglutenowej jest duże prawdopodobieństwo ich zanieczyszczenia innymi zbożami glutenowymi. Jednak Sante dokłada wszelkich starań, by ich płatki owsiane były całkowicie wolne od glutenu.